Drodzy słuchacze RMF FM, dziś nie usłyszycie swoich ulubionych audycji, a także nie będziemy w stanie przekazać wam najistotniejszych faktów, wiadomości i informacji. Zamilkły także inne stacje radiowe. Swoich programów nie nadają największe telewizje. Nie działają portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego, wolności słowa i wolności wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie. Wprowadzenie tego podatku oznacza także osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19. Wrócimy do was jak najszybciej to będzie możliwe z najbardziej aktualnymi informacjami. Radio Z.
Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie www.radioz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru. Aby Państwo nadal mieli wybór. Drodzy słuchacze Radia SK, dziś nie usłyszycie serwisów informacyjnych i naszych codziennych audycji. Zamilkły również inne stacje radiowe, programów nie nadają największe telewizje, nie działają niektóre portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie. Ten podatek uderzy w polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszym słuchaczom i partnerom biznesowym. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu polskich mediów na naszej stronie internetowej sk.pl. Drodzy słuchacze RMF Max, dziś nie usłyszycie swoich ulubionych audycji, a także nie będziemy w stanie przekazać Wam najistotniejszych faktów, wiadomości i informacji. Zamilkły także inne stacje radiowe. Swoich programów nie nadają największe telewizje. Nie działają portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego, wolności słowa i wolności wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie. Wprowadzenie tego podatku oznacza także osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19. Wrócimy do Was jak najszybciej to będzie możliwe z najbardziej aktualnymi informacjami. We'll be right back.
Drodzy słuchacze Radia Vox FM, dziś nie usłyszycie serwisów informacyjnych i naszych codziennych audycji. Zamilkły również inne stacje radiowe, programów nie nadają największe telewizje, nie działają niektóre portale internetowe. Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszym słuchaczom i partnerom biznesowym. Vox FM. W rytmie hitów. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media Bez Wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie złoteprzeboje.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media Bez Wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Najlepszy rok na świecie. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media Bez Wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie antyradio.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media Bez Wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media Bez Wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie tokfm.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media Bez Wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Słuchacie RMF Classic. Drodzy słuchacze RMF Classic, dziś nie usłyszycie swoich ulubionych audycji, a także nie będziemy w stanie przekazać Wam najistotniejszych faktów, wiadomości i informacji. Zamilkły także inne stacje radiowe. Swoich programów nie nadają największe telewizje. Nie działają portale internetowe.
Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Jest także zagrożeniem dla polskiego rynku medialnego, wolności słowa i wolności wyboru, które zapewniają większości Polaków dostęp do informacji, rozrywki oraz wydarzeń sportowych w znaczącej mierze bezpłatnie. Wprowadzenie tego podatku oznacza także osłabienie, a nawet likwidację części mediów działających w Polsce, co znacznie ograniczy społeczeństwu możliwość wyboru interesujących go treści. Zdecydowanie sprzeciwiamy się więc używaniu epidemii jako pretekstu do wprowadzenia kolejnego, nowego, wyjątkowo dotkliwego obciążenia mediów. Obciążenia trwałego, które przetrwa epidemię COVID-19. Wrócimy do Was jak najszybciej to będzie możliwe z najbardziej aktualnymi informacjami. Słuchacie RMF Classic. Drodzy słuchacze Radia Wawa, dziś nie usłyszycie serwisów informacyjnych i naszych codziennych audycji. Zamilkły również inne stacje radiowe. Programów nie nadają największe telewizje, nie działają niektóre portale internetowe.
Trwa protest niezależnych mediów przeciwko planowanemu przez rząd wprowadzeniu dodatkowego podatku od reklam emitowanych w telewizji, radiu i internecie, wprowadzanego pod pretekstem walki z pandemią COVID-19. Ten podatek uderzy w polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie naszym słuchaczom i partnerom biznesowym. Prosimy o zapoznanie się z treścią listu polskich mediów na naszej stronie internetowej radiowawa.pl. Najlepsze polskie hity. Radio Wawa. Słuchasz Meloradia Warszawa. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny. Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina? Przepraszamy państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą państwo na naszej stronie meloradio.pl. Mogą nas państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby państwo nadal mieli wybór. Radio Pogoda. Szanowni państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą państwo na naszej stronie radiopogoda.pl. Mogą nas państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby państwo nadal mieli wybór. Radio Muzo FM. Szanowni państwo, nie usłyszycie dziś swoich ulubionych audycji i prowadzących. Zamiast nich nadajemy audycję specjalną, Media bez wyboru. Media mają zostać obciążone nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Jest to dodatkowe obciążenie mediów działających na polskim rynku, myląco nazywane składką, wprowadzaną pod pretekstem COVID-19. Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego słuchacza, widza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media. Te dodatkowe obciążenia mogą oznaczać, że w przyszłości nie będzie państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki. Nasz list otwarty znajdą państwo na naszej stronie www.muzo.fm. Dziękujemy za zrozumienie i wsparcie. Rock Radio. Szanowni państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu.
Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie rockradio.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera czy swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór. Stacja Chill Out. Szanowni Państwo, nie usłyszycie dziś żadnej naszej normalnej audycji. Zamiast nich nadajemy komunikat specjalny Media bez wyboru. Jest on formą naszego protestu. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. Reklamy są naszym jedynym źródłem dochodu. Protestujemy, by mogli się Państwo przekonać, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów. Jak będzie wyglądać Polska bez Państwa ulubionego radia, telewizji, gazety, portalu internetowego, serwisu streamingowego czy kina. Przepraszamy Państwa, naszych słuchaczy i partnerów handlowych, za zmianę dzisiejszej ramówki, ale nie mamy wyboru. Nasz list otwarty znajdą Państwo na naszej stronie chillz.pl. Mogą nas Państwo wesprzeć, wysyłając maila w obronie niezależnych mediów do prezydenta, premiera, swojego posła lub senatora. Z góry Państwu za to serdecznie dziękujemy. To był komunikat specjalny Media bez wyboru, aby Państwo nadal mieli wybór.